Product owner, właściciel produktu. No to pierwsza lekcja, pierwsze nasze spotkania, więc parę zasadniczych pytań, tak? Po pierwsze, dla kogo? Po drugie, po co? Oczywiście to kluczowe pytanie, po co? Jest, mamy? Jest, super. Pytanie, jak będziemy pracowali, tak? Pytanie, co tam się będzie działo w środku i jeszcze parę rzeczy informacyjnych. No dobra, no to po pierwsze, jakie było pierwsze pytanie? Dla kogo? Aha, no to tutaj mamy takiego ludzika, ma napisane na koszuli product owner. Ten product owner jest, tu jest różnej wielkości. No można by powiedzieć, że ta wielkość product ownera, czy wielkość tej sylwetki, to pokazuje też na przykład lata doświadczeń w obszarze właśnie zarządzania produktem w roli product ownera. Tak, pewnie niektórzy z Was są bardzo doświadczonymi product ownerami, niektórzy już trochę pracują jako product ownerzy, inni pewnie mogą rozpoczynać karierę w roli product ownera, bez względu na to, w której tutaj roli, jakie macie doświadczenie product ownerskie, ten kurs będzie dla Was, tak? Dlatego że, to teraz jakbyśmy spojrzeli na ten kontekst tego kursu, dlatego że będziemy się poruszali po obszarze, no właśnie, product managementu, tak? Widać co? Tylko teraz uwaga, uwaga, nie zaczniemy od początku, tylko zaczniemy od końca, bo oczywiście będzie pytanie, ale po co ten cały product management? No to jak product i management, no to gdzieś musi być ten product, super, jest, tak, P, product. No, trzymając się języka skramowego, to byśmy powiedzieli, że to jest increment, tak, no ale w gruncie rzeczy to chodzi o ten produkt, tak, czyli tutaj cykl działań nazwanych product managementem i chodzi o wyprodukowanie produktu, tak? Na pewno to była taka mała podchwytliwość z mojej strony. Bo tak naprawdę ten produkt jest tylko narzędziem do... A no właśnie, co mamy na końcu? Mamy naszych użytkowników, interesariuszy, użytkowników, klientów, tak? Chodzi o to, żebyśmy mieli zadowolonych klientów i żebyśmy zaspokoili ich potrzeby, żebyśmy dostarczyli im wartość. A te produkty, które tutaj wynikają z tego całego cyklu prac product managementu, to są tylko narzędziem do realizacji właśnie dostarczania wartości dla naszych klientów, dla naszych użytkowników, tak? Mam nadzieję, że to rzeczywiście też jest Wasze myślenie, tak? Nie produkty dla produktów, tylko dla kogoś. Dobra, tak? To teraz jeszcze... Po jakim obszarze będziemy się poruszali? Wracamy w tym naszym cyklu. Aha, mamy pewną wizję produktu, no bo jeżeli oni mają jakieś potrzeby, oczekiwania, wartość i to ma być ten produkt, to pewnie będzie jakaś wizja produktu. Czyli mamy taką fazę nazwaną discovery, będziemy mówili o tym więcej. Można powiedzieć, że to jest trochę wymyślanie tego produktu, a szczegółowe analizowanie wymagań tych naszych klientów. Gdzieś tutaj powstaje backlog, tak? I wobec tego rozpoczyna się faza delivery, czyli realizacji, tak? Teraz ten backlog będzie sukcesywnie metodami zwinnymi, na przykład skramowymi, przekształcany w produkt, tak? Oprócz delivery może coś być jeszcze, jakiś deployment, to w zależności od Waszego kontekstu, tak? Więc my będziemy wędrowali wraz z naszym product ownerem, tak? Całą tą drogę. Oczywiście przez cały czas w głowie product ownera będą ci ludzie, tak? Ich potrzeby, ich wartości, ich oczekiwania, to co oni chcą. Super, dobra. Co też mamy? A, że w tym delivery oczywiście mogą się różne metody, może być Scrum, tak, no to prawda, może być ten Scrum, może być Kanban, mogą być inne też, inne metody. Dobra, no to w takim razie po co? A po co ten kurs, tak? No, ja bym powiedział, że są chyba dwa takie główne aspekty, chociaż pewnie wymienicie więcej. Po pierwsze, no cóż, jak jesteście product ownerami, tak, czy w ogóle działacie w świecie IT przy tym product developmencie, no to ten cały product development, product management to jest nic innego jak praktyka, tak? Praktyka, jeszcze raz praktyka. Więc ten kurs ma Wam dostarczyć wiedzę, wskazówki, pomysły, inspiracje do zastosowań właśnie w Waszej praktyce, tak? Żeby działać w sposób rzeczywiście profesjonalny, żeby mieć większe szanse uzyskania tych naszych tutaj zadowolonych klientów, tak?
No jasne. No i pewnie też w każdym kursie pojawia się dodatkowy cel. Tu mamy napisany Certificate Product Owner. Tak? Gdzieś w świecie IT jest szereg organizacji, która wydaje właśnie certyfikaty dla product ownerów. Na pewno znacie ich kilka, tak? Jedna, druga, trzecia, nie będę wymieniał nazw, wystarczy wygooglować, co najmniej trzy albo i cztery, może nawet i pięć. Więc ten kurs będzie Was przygotowywał do właśnie uzyskania certyfikatu takiego właśnie doświadczonego product ownera, który sobie radzi na całym tym cyklu. Dobra, tak? A no właśnie, i teraz tutaj będzie taki ten certyfikat, będzie mi to napisane odpowiednio w zależności od organizacji, product owner i tu różne inne przymiotniki tutaj będą napisane. Czyli to jest to po co. Dobra, jak będziemy pracowali? Teraz jak, tak? Aha. No właśnie, po pierwsze fokus będzie rzeczywiście na roli product ownera. Widać z tego naszego pierwszego flipcharta, że będziemy stosowali metody wizualne, tak, oko, super, aha. Będziemy zajmowali się backlogiem produktu, tu gdzieś już tutaj był. Będziemy przede wszystkim też patrzyli na wartość dla tego klienta. Gdzieś tam w tym naszym kursie będziemy wykorzystywali no właśnie jakieś pomysły, na przykład z takiego opracowania Scrum Guide, ale nie tylko oczywiście, będzie sporo różnych historyjek z życia pokazujących, jak tutaj product owner działa albo jak nie działa, więc będziemy po jasnej stronie księżyca i idąc śladem zespołu Pink Floyd, też będziemy po Dark Side of the Moon, jak to nie powinno być, a się czasem zdarza, czyli tu mamy te historyjki, dobra. Oho, będą zagadki, tak, to pierwsza z brzegu zagadka, a co jest pod tą kartką? Uwaga, chwila napięcia, ściągamy kartkę zagadki i mamy dalej zagadki, prawda? Gdybyśmy teraz tutaj wywiercili otwór, to już wiecie, co byłoby. Dalej byłyby zagadki, tak? Zagadka w zagadce, w zagadce, w zagadce. Dokładnie tak, będą zagadki, pewnie za chwilę o nich powiemy, tylko ta zagadka musi mi się tu przyczepić, dobra. W takim razie co będzie? Co? Już powiedzieliśmy, będzie product management i te dwie fazy. Czyli na przykład różne metody pracy product ownera w tej fazie i w tej fazie, tak? Będziemy odnosili się też do Scrum Framework. Powiedzieliśmy, że jedną z metod tutaj tego delivery może być Scrum. Gdzieś pewnie też będziemy zahaczali o Kanbana, ale też tu Scrum, tak, się pojawił. Dobra, będzie o backlogu produktu, super. No i właśnie, będzie co? Product owner i samo życie, tak? I samo życie, no właśnie sporo lekcji będzie też na temat, a jak sobie radzić, albo jak product owner sobie nie radzi, albo różne takie. Dobra. Co jeszcze? A, chwila, zagadki. Powiedziałem, że będą zagadki. No to wobec tego zagadki, nie miało być dwie, tak? Zagadki. Dobra. Zagadki na dzień dobry. Zagadka pierwsza. Co tu widzicie? Solucjonizm. Aha, ale o co chodzi w haśle solucjonizm? Co to jest? No i co to ma wspólnego tutaj z tym naszym cyklem product managementu i z tym, o czym będziemy mówić, tak? Zagadka pierwsza, solucjonizm. Dobra, to mam też zagadkę drugą. Dobrze jest. O, super. Zagadka druga. Tu mamy takiego zwierzaka. Ten zwierzak nazywa się hippo. No właśnie. I zagadka druga brzmi, a co ten hippo ma wspólnego znowu z tym naszym tutaj procesem? No właśnie. Czy gdzieś po drodze w wędrówkach właśnie w tym product managementie nie spotkamy takiego hippo? Tak? Mamy zagadki? Dobra. Super. Czyli co mamy dalej? Mamy zagadki. No to teraz wobec tego, co Was czeka, już tutaj dużo wiecie, to teraz tak. Co Was czeka ilościowo? Lekcji jest circa 50, nawet chyba więcej. Tak? Dobrze. A, jeszcze tutaj, tak? Pojawia się jeszcze jedno hasło, co będzie na kursie, a będą pytania w stylu, no właśnie takich pytań certyfikacyjnych, o których żeśmy tutaj powiedzieli. Więc gdzieś tam na końcu będzie jedna, druga, trzecia, może i czwarta lekcja z pytaniami egzaminacyjnymi. Czy to są te lekcje? Co dalej? Czas trwania tego kursu, to jest tutaj 6 godzin plus, to jest tam 7 godzin, czyli będziemy się spotykali przez 7 godzin, no to ja mam nadzieję, że tutaj tak żeśmy z Rafałem to przygotowali, że będziemy Was tutaj wciągali w kolejne odcinki i te 7 godzin to u Was minie po prostu pyk i już będzie po kursie i potem oczywiście dostaniecie no właśnie ten certyfikat albo inny certyfikat albo jeszcze inny certyfikat. Dobra.
Mamy, wiemy, tak? Gdzie wędrujemy, jak, po co, co tu się będzie działo, zagadki są i żeście wygooglowali odpowiedź? Niemożliwe. Nie, nie, spokojnie. Może nie jest tak łatwo wygooglować te odpowiedzi. Dobra, mamy jasność? Co Chińczycy mawiają? Chińczycy mawiają, żeby przejść 1000 mil, trzeba zrobić pierwszy krok. No to ten pierwszy krok jest zrobiony. W takim razie super, w kolejnym odcinku będziemy robili krok numer 2. A potem jeszcze ile to? 998. Do zobaczenia na naszej wędrówce. Na razie.